W tym roku mija dokładnie 500 lat od kiedy Marcin Luter rozpoczął w Kościele katolickim proces reformacji. Przez blisko pół wieku Kościół luterański egzystował w cieniu katolicyzmu. Dziś proces jednoczenia chrześcijan zatacza coraz szersze kręgi. Obchody święta rocznicy reformacji odbywają się w całej Polsce. Nie inaczej jest również w naszym regionie. Obchody roku reformacji świętuje cały kraj, również nasz region. Na Górnym Śląsku, w każdej miejscowości, w każdym mieście i miasteczku, czy w wielu wioskach też są obecni ewangelicy, są parafie ewangelickie. Tutaj w Czerwionce jest mała społeczność, ale bardzo dynamiczna. Stąd konferencja poświęcona właśnie reformacji i zmianom, jakie dzięki niej zaistniały nie tylko w Kościele, ale i w całej lokalnej społeczności. Reformacja zaczęła się jako ruch kościelny, wewnątrzkościelny, natomiast wpływ reformacji, to co reformacja niosła w sobie, oddziaływało na edukację, na społeczeństwo, na postawę każdego poszczególnego człowieka, na gospodarkę, na kulturę i o tym trzeba mówić i będziemy mówić w roku reformacji. O tym też mówiono w Czerwionce Leszczynach, a słuchaczami byli młodzi ludzie. To są dzieci mieszane, są zarówno z tych rodzin ewangelickich, ale są przede wszystkim nasi uczniowie gimnazjum, którzy z tym tematem wpływu reformacji na duchowość Górnego Śląska zetkną się no nie po raz pierwszy, ponieważ znają to z lekcji historii, ale tutaj będą naocznymi świadkami. Świadkami trwającej pół wieku historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.